Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w końcu w nowym odcinku Złych Książek. I dziś sięgamy po książkę Wyszłam z niemocy i depresji, ty też możesz, Beaty Pawlikowskiej. Już ten tytuł wystarczy, żeby mniej więcej wiedzieć, z czym mamy do czynienia, ale okej, może książka będzie super. Sprawdźmy. Rozpacz była dla mnie czymś tak codziennym, że nie przyszło mi do głowy zastanowić się nad tym, że może coś jest ze mną nie tak. Rozpacz tak wielka, że umierałam w duszy wiele razy i ze zdumieniem odkrywałam fakt, że wciąż żyję. Okej. Więc to jedna z tych książek. Chwilową ulgę znajdowałam w alkoholu. Nic nie miało sensu. Nic nie przynosiło ulgi. To w końcu znajdowała w tym alkoholu chwilową ulgę, czy jednak nic nie przynosiło ulgi, bo... To się wyklucza. Z mojej dzisiejszej perspektywy wynika, że większość ludzi w naszej zachodniej cywilizacji cierpi na to samo, co ja wtedy, czyli stan permanentnej depresji, która staje się czymś tak naturalnym, że przestaje się na to zwracać uwagę. Już na pierwszych stronach tej książki autorka przyznaje, że nie tylko sama u siebie zdiagnozowała depresję, ale jeszcze zdiagnozowała ją u większości ludzi w zachodniej cywilizacji. To jest pustka, w której nie istnieje chęć ani niechęć, bo nawet niechęć staje się tak wielka jak bezkres nieba. Niechęć nie istnieje, bo staje się tak wielka jak bezkres nieba, jak staje się wielka, jak przecież nie istnieje? No to albo nie istnieje, albo staje się wielka. Moim zdaniem depresja jest stanem częściowego zatrzaśnięcia się pewnych obwodów podświadomości, co staje się na skutek przeciążenia systemu. Mam propozycję, może by tak definiowanie zaburzeń psychicznych i pisanie książek na ich temat zostawić... Ja wiem... psychologom? Podświadomość jest twoim wewnętrznym dyrektorem. Ona decyduje o wszystkim, co się pojawia w twoim życiu. Naprawdę o wszystkim. Nie wiem jak autorka, ale ja niektóre decyzje w moim życiu podejmuję mimo wszystko w miarę świadomie. Nawet jeżeli podświadomość bierze w tym udział, to nie jest tak, że wszystkie decyzje w życiu podejmujesz podświadomie. Jaźń to jest to wszystko, co myślisz i czujesz na wszystkie możliwe tematy. To jest to, co myślisz o sobie, to co myślisz o innych. W ciągu ostatnich 3 stron autorka podała swoje własne definicje 3 różnych terminów psychologicznych i żadna z tych definicji nie była zgodna z tym, co jest przyjęte w psychologii. I w ogóle jest taka dziwna rzecz, że ona co kilka zdań dodaje taką wstawkę w rodzaju... Rozumiesz, co mam na myśli? I teraz zobacz. Zobacz. Ale zobacz. Rozumiesz? Zobacz. A teraz pomyśl. Rozumiesz, prawda? I wiesz co? To momentami jest bardzo... Rozumiesz? Bardzo... Bardzo irytujące. No bo zobacz, jak ktoś każde zdanie zaczyna od... Rozumiesz? Potwierdzenia, że... Rozumiesz, co do ciebie mówi? To masz wrażenie, że... Zobacz... Rozumiesz? Masz wrażenie, że... Słuchaj... Że traktuję cię jak idiotę. To jest trochę jak w wielkiej firmie. Powiedzmy, że jest to fabryka pierników. Nawet nie jestem zdziwiony, że autorka uważa, że jej umysł jest jak fabryka pierników. Powiedziałbym wręcz, że książka w pewnym stopniu to potwierdza. Autorka na przykładzie tej fabryki wyjaśnia, że to, co uważamy za nasze własne myśli, jest tak naprawdę wtórne wobec naszej podświadomości. Mamy specjalne zamówienie na 1 maja, albo czerwony teraz dobrze się sprzedaje, albo potrzebujemy trochę bardziej energetycznie wyglądających pierników dla sportowców, albo przyjechała delegacja z Chin. To są całkiem rozsądnie brzmiące wytłumaczenia i są prawdziwe, ale tylko pozornie, bo w tej fabryce nie ma przypadków. Czyli te wyjaśnienia są prawdziwe, ale tylko pozornie, bo w tej fabryce nie ma przypadków, mimo że żadne z tych wyjaśnień nie odwoływało się do przypadku, tylko podawało konkretne powody produkowania takich, a nie innych pierników. Czyli... Co autorka próbuje nam powiedzieć? Twoja podświadomość jest czymś w rodzaju genialnego komputera, w którym istnieją programy wgrane przez tę siłę, która utrzymuje nas przy życiu i pozwala oddychać. Możesz ją nazwać naturą, siłą wyższą, Bogiem, stwórcą, jak chcesz. Faktycznie. Tak może być. Brzmi jak nauka. Wnioski wyciągnięte przez twoją podświadomość zostają wgrane do twojej duszy i stają się wzorcem twojego myślenia. Wszystkie twoje myśli, wszystkie emocje związane z różnymi zdarzeniami, wszystkie decyzje, jakie zamierzasz podjąć, zostają najpierw przefiltrowane przez ten wzorzec, dopasowane do niego i naświetlone przez niego określoną barwą. Mam jakieś dziwne wrażenie, że to jest bełkot. Otwierasz drzwi do pokoju. Słyszysz ciszę. Ciszy...
Serio? To znaczy, że twój wewnętrzny komputer ma bezpośredni wpływ na to, jak wygląda twoje życie. Przez pierwsze kilkadziesiąt stron tej książki autorka małymi kroczkami, kawałek po kawałku odkrywa przed nami rewolucyjną myśl, że ludzie nie są robotami i mają uczucia. Dzięki! Twoja ocena każdej sytuacji, z jaką się spotykasz, tak naprawdę wcale nie jest twoja, tylko jest podyktowana przez twoją podświadomość, która odczytuje ją na podstawie wcześniej sformułowanych przekonań. Droga autorko. Nie! Znaczy, jasne, reagujemy na pewne rzeczy instynktownie, ale to nie jest tak, że podświadomość to jest jakaś druga osoba, która mieszka u nas w środku i my nie wiemy o jej obecności, a ona podejmuje decyzje za nas. Ludzie są sumą swoich doświadczeń, różne wydarzenia kształtują nasze charaktery i potem podejmujemy decyzje na podstawie tego, jaki mamy charakter, jakie mamy doświadczenia i czego jesteśmy nauczeni. I nie ma w tym nic dziwnego! Niespodzianka, ludzie nie są robotami, które podejmują decyzje nie biorąc pod uwagę emocji, które są wynikiem subiektywnego odbioru świata. Rozumiesz, prawda? Dzieje się to przez pierwszych 10 lat życia. Mniej więcej, bo trudno jest to zmierzyć. W każdym razie dzieje się to wtedy, kiedy nie masz jeszcze w pełni rozwiniętej świadomości swojego istnienia. Jeżeli autorka przez pierwsze 10 lat swojego życia nie miała rozwiniętej świadomości swojego istnienia, to... To wiele wyjaśnia. Twoja podświadomość działa z jasną i niepodważalną logiką. Jej wnioski są poparte wieloma dowodami, ale zobacz. Kropka. To jest całe zdanie. Tak jest napisana ta książka. Jeżeli twoja podświadomość zauważy różnicę pomiędzy tym, jaki poziom akceptacji otrzymujesz od swojej rodziny, kiedy jesteś zdrowy i silny, a tym, kiedy jesteś chory, słaby albo okaleczony, to zapisze w twojej duszy niepodważalną prawdę, że dobrze jest być chorym, ponieważ wtedy czuję, że jestem kochany. Pominę nawet to, że w trakcie tego zdania autorka przestała się zwracać do czytelnika w drugiej osobie, a zaczęła w pierwszej. Przede wszystkim z jej teorii wynika, że ludzie cierpią na depresję, dlatego że ich dusza uważa, że kiedy są chorzy, to ich rodzice bardziej ich kochają. I nie dotyczy to tylko zaburzeń psychicznych, bo autorka twierdzi, że z tego samego biorą się też fizyczne choroby. Jak to robi? W bardzo prosty sposób. Jesteś cały zbudowany z komórek. Każda komórka to żywy organizm. Jedna rzecz? To nie jest prawda? Znaczy... Komórki są żywe, ale nie są osobnymi organizmami. Każda komórka jest jakby maleńkim człowieczkiem, który żyje w tobie. Co? Jaźń, czyli wszystko, co się składa na to, że jesteś sobą. Wyjątkową, niepowtarzalną istotą, zasilaną najbardziej niezwykłą energią, jaką jest życie. To jest już druga definicja jaźni, którą podaje autorka w tej książce i jest niezgodna z tą pierwszą. Nie wiadomo, czym jest życie, prawda? Autorka dosłownie w poprzednim zdaniu napisała, czym według niej jest życie, a teraz mówi, że nie wiadomo, czym jest życie. Wierzyłam w to, że nie zasługuję na szczęście. Wierzyłam w to podświadomie. To znaczy, że taki zapis powstał w mojej podświadomości, z czego nie zdawałam sobie sprawy. No tak, wiemy, co to znaczy podświadomość. Dzięki za wyjaśnienie. I teraz autorka opowiada o racjonalizacji. Palisz papierosy dlatego, że chcesz i że rzucisz, jeśli tylko będziesz miał ochotę. Albo że jestem z nim lub z nią, dlatego że lubicie takie same filmy. Co? Czyli autorka jest z nim lub z nią, dlatego że ja i ta osoba lubimy te same filmy? A nie, autorka po prostu w tych dwóch zdaniach raz zwraca się do czytelnika w drugiej osobie, a raz w pierwszej, raz w liczbie pojedynczej, a raz w mnogiej. Bo... widocznie dobra robota. Jesteś z nim lub z nią, dlatego że podświadomie panicznie boisz się być sama lub sam. Nie twierdzę, że tak jest. To dlaczego to piszesz, jeżeli w kolejnym zdaniu informujesz czytelnika, że nie twierdzisz, że tak jest? To dlaczego piszesz, że tak jest? Jesteś równie ważny i wartościowy jak inni ludzie. Tyle, że twoja podświadomość o tym nie wie. Nie wie o tym dlatego, że właściwie nigdy nie otrzymałeś od zewnętrznego świata takiego komunikatu. Twoi rodzice nie potrafili dać ci jasno do zrozumienia, że jesteś ważny i kochany. Podsumujmy, autorka tej książki uważa, że depresja to jest taki problem, który pojawia się wtedy, kiedy twoi rodzice nie mówią ci, że jesteś tak samo ważny jak inni ludzie, i wtedy mózg ci się zawiesza. W sensie, ona dosłownie pisze, że wtedy następuje zawieszenie komputera. Jeżeli masz komputer, który zadławił się fałszywymi danymi, to co robisz? Nie wiem, bo nie mam pojęcia, co to znaczy, że komputer zadławił się fałszywymi danymi, ale proponowałbym autorce może nie używać analogii do czegoś, o czym wyraźnie nie ma bladego pojęcia. Czy stukasz w ten komputer młotkiem, podpinasz nowy ekran i zmieniasz myszkę?
A może instalujesz program, który każe innym programom zaprzestać działania? Owszem, uzyskasz wtedy chwilową ciszę. Nie! Żadna z tych rzeczy nie jest prawdziwym sposobem naprawy komputera. Wymyśliłaś to sobie. Moim zdaniem depresji nie da się trwale i skutecznie wyleczyć za pomocą lekarstw. Hej, a może byśmy zostawili leczenie... lekarzom? Zamiast na chłopski rozum doszukiwać się analogii pomiędzy działaniem komputera a działaniem ludzkiego umysłu, wyraźnie nie mając bladego pojęcia, jak działa którekolwiek z nich. I chyba będę miał nową, ulubioną książkę w tym programie.